razem z moimi trzema kolegami wybraliśmy się na Urbex. Jest ze mną Filippo X na tym kozackim odcinku. Alanos i Bober odkłada hulajnogę, więc widzowie, jeżeli chcecie, to zostawcie suba i łapkę. A my, no cóż, będziemy szli po prostu w tamte miejsce. Widzowie, jesteśmy z Boberem? Tak, czyli z Norbertem. Z moim kolegą. Jak chcesz, mogę ci wyciąć twarz. Dobra, widzowie. Mam dwa noże przy sobie. Naprawdę? Scyzoryk, mam dwa scyzoryki. Aha, mogę jeden? Robimy to? No, nie teraz, stary. Musimy, my będziemy tam... taki malutki scyzoryk. Widzowie, on jest przygotowany. Ja a mogę nam mało chociaż? Ten odcinek będzie tylko u Piotra na kanale, ale... Mogę zobaczyć? Nie, tylko odcinek będzie u mnie na kanale, ale ten będzie u Piotra. To jest finał, idziemy, to jest finał. Piotra, idziemy tylko zobaczyć tego, idziemy zobaczyć tylko Norda, ja zwijam. Okej. Stresujący trochę. To jest osoba, która będzie tylko na Nordzie, a my będziemy potem szli jeszcze gdzieś. A czemu nie ma tego filmiku z boksem jeszcze na kanale? Już jest. Z boksem? Nie ma, ja nie wiem. Nie, ja go nie udostępnię, stary. A to możesz mi go przesłać tylko. Ej, tak w ogóle to... Ja mam klucze od autobusu Nord Express i... Jak? Normalnie. No. Patrzcie, to jest z ostatniego łupu na kanale Filippa. Dobra, widzowie, już się widzimy, jak będziemy przy Nordach Lubej. Widzowie, jesteśmy tutaj właśnie przy Nordach, ale niestety nie wyjdziemy na razie, bo jakiś wyjeżdża, czy tam parkuje. Jest po prostu problem. Ma przerwę. No, ma przerwę chyba. No i dwa autobusy są. No właśnie, jest problem. Ale... Dobra, cicho. Stary tam, ty, Bober. Bober, Bober. Ale idziemy najpierw do bazy i pokażemy wam, co mamy tam fajnego. Pokażemy też Boberowi i Alanowi, bo oni nie wiedzą, co jest tam takiego, więc... Pójdziemy bo... do jednego, on jest całkowicie naprawiony, nie? I on, kurde, ma otwarte drzwi. Ale dobra, widzowie, to w takim razie będziemy już w bazie, to nagram. Ej, rybitwa ma złamane skrzydło, widzowie. Patrzcie to. Patrzcie, ma złamane, ona by już odleciała dawno. Nie strzelaj do niego. Ona ma już połamane skrzydło i ona by już dawno uciekła, widzowie, nie? To dlatego tak ona się nawala na nogach. Widzowie, jesteśmy w bazie z moim kolegą. Znowu ten debil patrzy przez okno ogólnie. No to kij. Musimy zejść. Idziemy teraz na Nordę, widzowie, tutaj za chwilę. Taki po prostu odpoczynek, przez kawałek, tutaj przez bo tam chwilę. Jeszcze gościu. Odpoczynek. Odpoczynek, ten gościu, nie wiem, rozwala płot. Alan, dawaj. To jest nielegalne w ogóle i w ogóle siedzenie na garażach, nie wiem, czy jest legalne. Daj młota. Nielegalne. Może nie jest jakieś karalne, ale dobra. Dobra. Jesteśmy na miejscu prywatnym. Dobra, widzowie, idziemy teraz do Nordów, a więc szykujcie swoje muczaci os na dole i lecimy. Ej, oni robią jakąś fosę. XD. Dobra, będziemy w Nordach, to już nagram. Co ty robisz? No widzowie, jesteśmy już przy Nordach i jesteśmy tutaj z wszystkimi. Tak, jestem blisko Nord chyba. Ale nie, my pójdziemy tam, wiesz, stary, jakoś... Nord nie pojechał. A i to on parkował ewidentnie. On może wyjść każdy. Dobra, stary, rozwalamy tę pajęczynę i wchodzimy tam. Let's go. Jesteśmy na Nordach, widzowie. Patrzcie to. Tam są te osoby. Normalnie przejdziemy. Normalnie tędy przejdziemy. Widzowie! Rura, rura, rura! Bober uciekł? Jest, dobra, z nami. Nie, nie zwijamy. Dobra, widzowie. Tak, było, było. To są fotele stare. Chodzimy tutaj. Dobra, let's go. Dobra, let's go, widzowie. Widzowie, jesteśmy w tym. Kurde, ej, wyjmij to, Filip, wyjmij to. Stary pedał tu jest. Uciekam, ja uciekam. Nie, nie idziemy od drugiej, widzowie. No i ty się cykasz, Bober.
Dobra, widzowie, za chwilę wchodzimy do drugiego. Widzowie, tutaj Filip obierze gaśnicę. Let's go. Teraz wchodzimy tutaj. Czekaj, ja biorę. No widzowie, ty pilnuj, idź, odłóż gaśnicę. Widzowie, wchodzimy do środka. Takiego opuszczonego Norda. Nie, już, my tu będziemy. Ej, w tym nie byliśmy. Stary, bierz łapki. Widzowie, druga część filmu, sprężynka tu jest. Kable tu są. Ja idę już. Zobaczysz tutaj, widzowie. Druga część filmu, ja i tak to skleję. Ty bierz, stary, bo... Ej, co to jest? Co? Nie wiem, to przewód, spieszamy. Przewód jakiś stary. Kable. Pali, będzie przypał. Dobra, mamy gaśnicę. O kurde. To jakiś przewód, stary. Czekaj, patrz, stary, to co tu jest? Kurwa, gramy w tego meza. Weź, co ty robisz? Czemu ty klniesz na filmach, Filip? Widzowie, jesteśmy znowu, gaśnica mamy, Filipo. Cześć. Ej, tu jest kola jakaś. Stary, ona jest jakaś... Używamy? Ona ma dwa lata chyba. Używamy czy jak? No, nawet. Ja się włączę. Ja nie wiem. Idziemy do bazy z nią. Nie ma tego, co gówna. Jest ta trytytka, to się odpala przez to. Patrz to. Kurde, ej, to się odpala przez... Nie wiem, jak to zrobić. Ej, to waży z 10 kilo dosłownie. Stary, może to rozwalimy. Ej, nie, stary. Tym młotem, stary. Ej, to jest ewidentnie... Weź się za... Co ty kliniesz? Czekajcie, dajcie... Pierdzielnąć powiem. Nie. Tu gdzieś mapka. Mózgu, ja to wypikam. Dobra, spokojnie. Ale nie dużo, bo mi to będzie 200 gigabajtów, kurde, brało. Patrzcie, bo jak on był tutaj, to patrzcie. Nie, czekaj. No, stary, dawaj o mur to pierdzielni. No. Odsuńcie się. Stary, bomba. Uciekaj, uciekaj. Ej, stary, on to wyważy. Dobra, widzowie. My, jak już będziemy gaśnicę mieć odpaloną albo coś zrobimy, to będziemy po prostu... Widzowie, odpalamy gaśnicę. Ej, stary. Jak to... Kopaj. Przybij to, ale trzymaj, widzowie, ja to trzymaj. Ej, bierzemy to, ej, mleczko wypada. Chowaj to. Bierze. Spiedzielamy. Ej, nie, bierzemy to do bazy. Idziemy, dobra, widzowie, lecimy. Widzowie, patrzcie to, jaki dym. Smoke, stary. Ale to jest niedobre, dobra, widzowie, nie, bierzemy to. Widzowie, Luwina, ja ci kręcę. Ty się musi do muru pchać cały czas. Dobra, Bober, pchaj, ja będę trzymał ten luf. Stary, dobra, widzowie. Ciężko, jest. Patrzcie to, ej, to już się... Ten moment filmu był naprawdę gruby, a więc oglądajcie do końca, bo było co. Zadymiło całe. Ja cię kręcę. Stary, jaki dym. Ej, zdetonowaliśmy. Ej, to dziewczyno puścić w klatce. Kręcowie, cała kamera. Co się stało? Ja to nagrałem, jak ja przechodziłem przez... Stary, ja to trzymałem, nie? Ja byłem ostatni! Wyspieprzaliście wszystko, co we mnie trafiło! Ej, to nawalało w autobus w ogóle też! Ej, stary, dobra, widzowie, musimy tutaj...
Zdetonowaliśmy gaśnicę, stary. Jakby to puścić dziewczyną w klatce, to by była jakaś komanda. Ja nie mogę po prostu przejść do tego gestu. To, ja nie wiedziałam, gdzie to się kończy. Widzowie, za chwilę tam idziemy, ale to jak po tym, bo gruba akcja się działa. Widzowie, patrzcie to, jak to biało jest. Ja. Jak twoja mama w tym całym wychodzi tu? Co? Nie, nie wiem. Tędy ktoś przechodził. Ej, to jest większy but. To jest twój but. To nie jest mój but, stary. Ej, słuchajcie, no bo idziemy. Ej, to nie, też nie jest mój but. To jest nie mój but. Ej, jak tu jest wysoko, znaczy jak tu, Boże. Jak tu jest wysoko. Ja, patrz, tu jest ten proch. Możemy go zbadać. Bierzemy tą gaśnicę ze sobą, kurwa. Młotek zostawiliśmy, kurwa. Ej, patrz, jaki on biały jest. Ej, patrz, po drugiej stronie. Struki. Widzowie, dobra, jest grubo. Widzowie, zrobiliśmy największą bombę. Na świecie normalnie. To była jakaś bomba sejsmiczna. Normalnie to wybuchło, stary. Ja biegłem normalnie przez ten proch z kamerą. Całą kamerę mi zawaliła, więc widzowie, dobra. Zostawcie łapę i suba. Zostawcie. Tu macie suba. Łapkę i dzwoneczek, żebyście wiedzieli. No i żegnamy się, no i cześć.